slalom szybki, czyli bramka wjazdowa, trzy po kolei ustawione pachołki i na końcu bramka wyjazdowa, czyli jedno z zadań egzaminacyjnych. Odległość między bramką wjazdową a bramką wyjazdową 28 metrów. Ten odcinek mamy przejechać ze średnią prędkością 30 km na godzinę. Wydawałoby się, że to jest trudne. Jeżeli to robimy w sposób nieodpowiedni, będzie to bardzo trudne. Jeżeli zrobimy to w taki sposób i tak ćwicząc, jak ja to pokażę, zaprezentuję, to będzie to sprawiało, myślę, że dość dużą frajdę, a jednocześnie, jeżeli chodzi o zaliczenie zadania egzaminacyjnego, nie powinno być większym problemem. Wykorzystamy tutaj przy tym konstrukcję motocykla, czyli odpowiednią pracę zawieszenia przy tych ćwiczeniach. Pokażę, jak to robić, żeby ta praca była odpowiednia, żeby nie było stresu, jak i również moje doświadczenie w jeździe po zakrętach, bo wiele tych elementów, które tutaj będziemy ćwiczyli, później powielamy w jeździe po zakrętach. Jeżeli tutaj wyrobimy sobie odpowiednie odruchy, to jazda po zakrętach również nie będzie nam sprawiała większego problemu. Pierwsze, o czym musimy pomyśleć, to ustalić odpowiednio punkt skrętu. I popatrzmy, tutaj pokazuję. To jest ten pierwszy pachołek z trzech ustawionych w rzędzie. Najpierw na to będziemy patrzyli. Zaczynamy jechać, nasz wzrok patrzy na ten pierwszy pachołek z rzędu, ustalając tak zwany punkt skrętu. Jedziemy do pewnego momentu i rozpoczynamy lustrację, tak zwaną lustrację tego całego zadania, czyli nasz wzrok po ustaleniu punktu skrętu zaczyna się przesuwać. Najpierw na kolejny pachołek. Najpierw na kolejny pachołek, czyli drugi pachołek. Na kolejny. Tak. Żeby, proszę Państwa, w momencie, gdy jedziemy w bramkę wjazdową, nasz wzrok był skierowany na bramkę wyjazdową. Czyli w momencie, gdy jestem w bramce wjazdowej, mój wzrok już jest na tyle daleko, że obserwuję, skupiony jest na bramce wyjazdowej. Czyli te pachołki trzy, które widzimy ustawione w rzędzie, na nie już nasze ostre widzenie nie jest skierowane, czyli nie patrzymy na te pachołki, tylko koncentrujemy wzrok na bramce wyjazdowej. Co to było, porównując zakręt? Ustaliłem punkt skrętu, potem ten mój wzrok, jak biegł z pachołka na pachołek do bramki wyjazdowej, to przeprowadziłem tak zwaną lustrację zakrętu, czyli czy ktoś nie leży, czy nie ma piachu, jakie znaki ustawione po prawej stronie. I tak ta praca wzrokiem do tej pory wyglądała. Jak wjeżdżam w bramkę wjazdową, to na odcinku od bramki wjazdowej do tak zwanego punktu skrętu mam stałą prędkość. Jaka ta prędkość jest? Nie wiem, nie patrzymy na licznik, ale jak zacznę pokazywać zadanie, pewnie to wyjdzie. Około 24-25 km na godzinę, czyli zacząłem jechać, przejechałem przez bramkę wjazdową, dojeżdżam do tak zwanego ustalonego punktu skrętu, czyli do pierwszego pachołka z tych trzech. Mój wzrok wtedy, białe opony, Rafał. Mój wzrok wtedy oczywiście nie mógł zostać na bramce wyjazdowej, skoro wjechałem w bramkę wjazdową, tylko cały czas się przesuwał. W momencie punktu skrętu mój wzrok, tak jak widzicie, jest już przynajmniej na wysokości białych pachołków. Rozpoczynam za tym
pachołkiem pierwszym za tym punktem skrętu. Skręcanie. Skoro rozpoczynam skręcanie i jadę, mój wzrok będzie przesuwał się daleko. Będzie przesuwał się daleko w pole. Dokładnie. Czyli będę prowadził wzrok, skoro będę jechał. Nie może on zostać na białych oponach, tylko będzie przesuwał się w pole. Co robię po skręcie? Rozpoczynam płynne dodawanie gazu i dodaję tego gazu wolnym, płynnym ruchem. Dodaję tego gazu do momentu, kiedy nie opuszczę bramki wyjazdowej. Cały czas dodaję gazu, a mój wzrok przesuwa się daleko, idzie w pole. Patrzę na pierwszy pachołek, ustalam punkt skrętu. Teraz drugi pachołek, trzeci pachołek, bramka wyjazdowa. Białe opony i tu zaczynam dodawać gazu, wzrok przesuwa się w pole, idzie daleko, daleko w pole. Ustalam stałą prędkość, punkt skrętu ustaliłem i teraz zaczynam dodawać gazu. I pamiętajcie, zaczynamy trening od małych prędkości, żeby później przyspieszać, tak? Daleko patrzę i zaczynam dodawanie gazu i płynnym ruchem przyspieszam cały czas. I równa prędkość od bramki wjazdowej do punktu skrętu i zaczynam dodawać gazu. I sobie teraz powoli będę przyspieszał. Oczywiście w miarę postępu możemy wjeżdżać z większą prędkością, choć ona jest niepotrzebna nam zupełnie. Bo wystarczy, najważniejsze jest to, żebyśmy mieli śmiałość w odkręcaniu. Czyli najeżdżam na punkt skrętu z taką prędkością, żebym miał śmiałość w odkręceniu. Wolniej i teraz zaczynam dodawać pasy, tak? Pokazałem wolny wjazd, zobaczcie, zacząłem szybciej jechać, mogę zwiększać prędkość w trakcie najazdu. I wtedy przy takim treningu popracujemy nad wzrokiem, popracujemy nad płynną kontrolą gazu i bez problemu nauczymy się i zaliczymy ten slalom. Pamiętać o tym, że ten wzrok i płynna kontrola gazu jest jednym z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o jazdę po zakrętach. A tutaj nic innego nie mamy, jak właśnie jazda po zakrętach. Bramka wjazdowa 26. Najważniejsze daleko. Płynnie dodaję gazu, za pierwszym pachołkiem już jest 30. Za drugim pachołkiem już jest 36. Na wysokości trzeciego 38. W bramce wyjazdowej 46. Bramka wjazdowa 26. Najważniejsze daleko. Płynnie dodaję gazu, za pierwszym pachołkiem już jest 30. Za drugim pachołkiem już jest 36. Na wysokości trzeciego 38. W bramce wyjazdowej 46. Czyli zgranie odpowiedniego patrzenia i płynnego dodawania gazu. Zobaczcie, jakie przynosi efekty bez stresu. To jest trening, a później pokażemy zadanie. Pierwszy pachołek, punkt skrętu. Dojeżdżamy, zaczynamy dodawać płynnie gazu przez cały slalom aż do wyjazdu. Czyli pamiętajcie, najpierw wzrok wędruje na pierwszy pachołek, czyli jest to nasz ustalony punkt skrętu. Później następuje lustracja, czyli wzrok wędruje po kolei na drugi pachołek, na trzeci pachołek, na bramkę wyjazdową, po to, żeby w momencie, gdy jesteśmy w bramce wjazdowej, nasz wzrok był na bramce wyjazdowej. W punkcie skrętu wzrok jest na białych oponach i płynnie zaczynamy dodawać gazu. Oczywiście jak zaczynamy dodawać gazu, to pamiętajcie, wzrok się przesuwa daleko w pole. Im wjadę sobie wolniej, tym mam większą śmiałość w odkręcaniu, mniej się usztywniam i mogę bez problemu sobie ten slalom pokonać.
tu też mogę wprowadzić docisk pod nóżkę, tak? Czyli lewa ciśnie, prawa ciśnie, lewa ciśnie. I zobaczcie, jaka była prędkość. Ja sobie minimalnie, delikatnie operowałem gazem i przyspieszałem. Lewa, prawa, lewa. I pamiętać, luźno ręce tutaj, luźno ręce, pamiętać o tych luźnych ręce. I trzeba pamiętać, jako zadanie egzaminacyjne mamy tylko i wyłącznie jeden przejazd po upewnieniu o możliwości jazdy. Teraz jako zadanie egzaminacyjne po upewnieniu o możliwości jazdy zwracam uwagę na to, że nie potrzebujemy aż tak daleko stawać, bo tu prędkości najazdowej nie potrzebujemy zbyt dużej, także nie potrzeba daleko stawać. To jest nawet bym powiedział błąd. Punkt skrętu, jadę, zobaczcie, tak, i upewniam się o możliwości jazdy. Jedynka, dwójka, stała prędkość, to jest najważniejsze. Daleko patrzyli, płynnie dodawali, płynnie cały czas. Uczony trochę inaczej niż ja to robię. No zobaczcie, płynna jazda. Podnóżki do tego, żeby ewentualnie... Lewy, prawy i cały czas zwiększam gaz. Czyli jak wjeżdżam, przejeżdżam przez bramkę, mam równy gaz, to zawieszenie ładnie się ustabilizowało. Płynna kontrola gazu powoduje to, że zawieszenie pracuje w sposób odpowiedni i może koncentrować się na przyczepności, a nie na tym, żeby ewentualnie szukać stabilizacji w momencie, gdy dodajemy lub ujmujemy gazu naprzemiennie, jak to często uczą nas, no to niestety to zawieszenie nie myśli w tym momencie o przyczepności, tylko myśli o tym, żeby najpierw się ustabilizować. Dopiero po stabilizacji zaczyna myśleć o przyczepności. I daleko patrzymy. Pyk. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Życzę powodzenia na egzaminie i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów, a będzie się naprawdę działo, szczególnie zimą, właśnie w okresie zimowym.